Najpierw było prywatne śledztwo mieszkańców Rzeszowa, teraz prokuratura w Sanoku bada sprawę Stanisława S., pracownika wojewódzkiej stacji sanepidu w Rzeszowie. Szef działu higieny radiacyjnej w sanepidzie jednocześnie prowadził własną firmę i opracowywał raporty dla sieci telefonii komórkowych, które wchodziły na podkarpacki rynek. Sprawa nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie dociekliwość mieszkańców osiedla Drabinianka. Anna Tomczyk. Kilka miesięcy temu sielski spokój mieszkańców tej ulicy w Rzeszowie zakłóciła wiadomość o planach budowy bazy telefonii komórkowej na tej strażackiej remizie. Dla ludzi z osiedla Drabinianka był to grom z jasnego nieba. I bardzo nas to wszystko wszystkich zirytowało. Uważam, że jest to rzecz bardzo szkodliwa. Niech budują to daleko od mieszkań i budynków, po prostu daleko od miasta. Ale wielki strach i obawy szybko przekuli w siłę. Utworzyliśmy stowarzyszenie, które nazywa się Ekologiczna Drabinianka i w obrębie tego stowarzyszenia zaczęliśmy walkę. Po interwencjach u prezydenta Rzeszowa oraz decyzjach wojewody i głównego inspektora sanitarnego inwestycja dotąd nie doszła do skutku, bo krótko mówiąc budziła spore wątpliwości. Ale sanepid wojewódzki wydał początkowo pozytywną opinię w tej sprawie i to było właśnie kijem wbitym w mrowisko. Ludzie ze stowarzyszenia zaczęli wertować inne pisma, które fachowcy sporządzali dla podobnych inwestycji. Pojawiało się w nich właśnie nazwisko Stanisława S., pracownika sanepidu w Rzeszowie. Zbulwersowało nas to, że pan będąc pracownikiem wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wykonywał raporty dla operatora komercyjnego. Czyli będąc sam stroną, opiniował również w sprawach strony. Urzędnik, który współpracuje z komercyjnym podmiotem, biorąc od niego pieniądze, pobiera również publiczne pieniądze. W takim demokratycznym kraju, jaki jest Polska, na razie jest to zakazane. Stowarzyszenie, które przerodziło się już w ogólnopolskie pod nazwą Prawo do Życia, ma na to dowody. Konkretne raporty przygotowywane przez pracownika sanepidu. Raport jest wykonany przez magistra inżyniera Stanisława. Jest? Tak, magistra inżyniera jest to. To nie wszystko. O całej sprawie ludzie powiadomili dyrektora stacji w Rzeszowie, głównego inspektora sanitarnego i ministra sprawiedliwości. Nigdzie sprawa nie została bez echa. Tak bywało w przeszłości, że opracowywał, z tym, że w tej chwili już nie opracowuje. To jest decyzja dyrektora po tym, co się stało. Sprawy związane z panem Stanisławem S. Opinia pana dyrektora, że już nie może opracować tych raportów, ponieważ jest to w kolizji. Nie wiadomo, jak długo wcześniej przełożony tolerował taką sytuację. Wiadomo natomiast, że cofnął zgodę na sporządzanie raportów przez Stanisława S. na początku ubiegłego roku, gdy zainterweniował główny inspektor sanitarny. W 2006 pracownik zdążył jeszcze wystawić 10 raportów. Wszystkie trafiły już na policję. Ile ich było wcześniej, pani kierownik nie wie. Wiadomo tylko, że w samym Rzeszowie stacje komórkowe są coraz bardziej ekspansywne. Na dzisiaj jest złożonych 43 pism o wydanie warunków. Z tym, że są to pisma, w których prosi się o modernizację albo o postawienie nowych stacji przekaźnikowych. We wszystkich opinie będzie musiał wydać sanepid. Po interwencji głównego inspektora sanitarnego zajmuje się tym jednak już inny wydział z innym szefem niż Stanisław S. Na razie sprawą kontrowersyjnego pracownika zajmuje się prokuratura. On sam przebywa na zwolnieniu lekarskim.